Rzućcie sobie za percepcję. Czy jakieś ciemne ciała niebieskie? Nie, niech rzuci ktoś z was, możecie dorzucić po kostce niebieskiej, bo wszyscy patrzycie. Moja percepcja to... Ups, chyba w końcu nie wziąłem percepcji. Mam znaczy, tak jak dwie zielone, czy mam jedną zieloną, jedną żółtą. Mhm. Ja mam tylko dwie zielone. No. Ja tak samo. Co? Jestem najbardziej. Możesz dorzucić dwie niebieskie za nim. Percepcyjny, no masz wszystkich. Tak, niebieskie za nim. Tak, trudność to są dwie fioletowe i jedna czarna, bo jest dość ciemno i półmrok. Doskonale. Oto. O, nie pomogliśmy wcale. O. Tak, nie pomyliście mi w ogóle. Spodziewałem się tego. Ludzie zaobserwowani swoimi emocjonalnymi rozmowami. Ej, w sumie. O-o. To się kasuje, okej. Okay. Nie, no nic nie ma. Czyli zostało zero. Zagrożenie, a całkowite porażka nic. I całkowite jeszcze? Nic. Wow. Zostało całkowite nic, zupełnie zero, a, tak? A, zupełnie zero, to wszystko się... Wszystko się skasowało, wszystkie okay. Sukcesy z porażkami wow. I przewagi z co się wtedy dzieje? Wtedy powinna być jakaś twist. Jakiś twist. Ale mam dobry może pomysł, mam dobry pomysł na twist. Nie, to jest tak, że znowu słyszycie syk drzwi. Wy zdążycie zauważyć, że droid patrzy w tamtą stronę. Jest zaobserwowany, wy też patrzycie. Felix, co tam? Tu jesteśmy. Bagman patrzy tym razem w drugą stronę na wejście i widzicie ten snop światła, który wpada z zewnątrz do tej ciemnej, brudnej sutereny. Więc otwierają się drzwi i wchodzi, słyszycie też kroki, od drugiej strony zupełnie. Ciężkie, dwie pary ciężkich kroków. Bagman tak... Czego tu szukacie? Czego tutaj chcecie? Słyszycie kobiecy głos, który już znacie. Sprawdzamy, gdzie są ludzie, którymi potrzebujemy się rozmówić. Tak. Tutaj to nie jest wasz teren. Trzymajcie się umów, ok? Trzymajcie się tego, co jest ustalone. Macie swoje miejsca, swoje bary. Tutaj przychodzi inna klientela. Po czym słyszycie znowu rozsuwane drzwi. Tamte, co wcześniej. Widzicie, jak wychodzi kilku szturmowców. Za baru jakby. I ten taki przetworzony głos. Wyjdźcie stąd. To rozkaz. To nasze miejsce. Załatwiajcie sobie swoje sprawy gdzie indziej. Tutaj nie ma nikogo, kogo byście szukali. Widać, że napięcie jest takie, że można po prostu zawiesić w powietrzu turbo wibrotopór. Czy coś chcecie robić? Czy chcecie wcisnąć się głębiej w kąt? Ale to do nas przyszedł? Tak? Nie, proszę. To oni mówią do Rufinego, tak? Oni teraz mówią między sobą, tak. Okay. Aha. Ale poznajecie głos tej kobiety. To jest ta kobieta z czarnych słońc, która dała wam pierwsze zlecenia. I nawet już widzicie ją kątem oka, bo zeszła kilka schodków, jest na schodkach w dół. I rozmawia, tylko patrzy w innym kierunku, patrzy w kierunku barów, patrzy w kierunku tych szturmowców, jesteście wciśnięci w kąt. Jeszcze nikt na was nie zwrócił uwagi. Tana. Czy łowcy nagród mają prawo anulować kontrakty? Co mówi prawo gildii o tym? Nie wykonasz kontraktu, to nie dostajesz nagrody. Ale nie jest tak, że mają prawo nas zastrzelić. Słuchajcie, słyszycie znowu... słyszycie znowu głos szturmowca, który mówi... który mówi tak... Coś ci się pomyliło. Ja nie jestem jak... Sierżant Kyle, który bierze łapówkę od każdego. Tu jest Imperium, rozumiesz? I przynajmniej niektórzy ciągle o tym pamiętają. Wądź stąd śmiecie. To nasze miejsce. Bagman widać, że... Bagman jest ten moment, kiedy stara się, żeby nikt tego nie widział, ale nikt na niego nie patrzy, ale wy patrzycie. Odkłada szlankę i chowa się za bar, tak jak człowiek, który chce leżeć, gdy będzie strzelanina. A kobieta odpowiada. Proszę, proszę, proszę. Ile pewności siebie, jaka wiara w sprawę? Ilu was jest? Raz, dwa, trzy... Oj, piąty! Ja i moja dwójka... To daje nam trzykrotną, czterokrotną przewagę? Jest ciemno. Nie macie szans nas trafić. Ja ustawiam się w taktycznej pozycji. Na razie jeszcze nie bojowo, ale tak w miarę. To się też tak chyba... Wstaję. Mhm. Wstaje, o tak wstaje. Wychodzimy i tak... Powiedz coś strasznego. Nie, nic, nie.
tym momencie... Co najwyżej dwukrotną przewagę. Mówisz to, tak? Tak. Słuchajcie, wszyscy odwracają się oczywiście w waszym kierunku sztukmowcy. Będziesz musiała jeszcze poćwiczyć to, ale spoko, zrobimy z ciebie najstraszniejszy głowcy nagród we wszechświecie. Ona... No i widzisz, łamczuszku? O, już się schowałeś do tego barmana, no. A jednak tutaj są. Odwraca się do sztukmowców i tak... Ostatni raz powtarzam, to jest nasza sprawa, z którą nie musicie mieć nic wspólnego. Zabieram ich, wychodzimy, nie było nas tu, nie interesuje was to. Podoba wam się ta propozycja, bo lepszej nie będzie. Zostaw barmana w spokoju. Witajcie, półkrwista istoto. To jest miejsce, jak powiedział szlachetny żołnierz, gdzie panuje prawo i porządek. Jest za ciemno, by ząb błysnął, ale prawie, że. Tych dwóch jej ochroniarzy patrzy w kierunku sztukmowców. Sztukmowcy rozglądają się zdezorientowani na wszystkie strony. W końcu dowódca sztukmowców mówi: o nie! To się skończyło. Żołnierze, za Imperium! Ciu, 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 i zaczyna się strzelanie. Ja przywracam nasz stolik, tak. Żeby się za nim schować. Tak, ja chowam się za jakąś ścianą czy czymś. Ja też jestem już w taktycznym miejscu. Strzelamy? Whatever you like. W sensie strzelanina jest nie... Właściwie nie jesteście w niej właściwie jeszcze stroną, ale... Jest jakaś kombinacja tych kolorowych kostek, które można rzucić na inicjatywę. Tak. Tylko, że właśnie pytanie, czy wiemy, co się dzieje, czy no nie? No wiemy, przecież wiemy. Jest... Bo jeżeli wiemy, to rzucamy chyba na kul z tego tak, pamiętam. Tak. Co mi się nie podoba, bo chciałbym nie wiedzieć, czy będzie walka. Bo wtedy mógłbym rzucać na lepszego stata. Ja mam lepsze... Ja jestem bardziej cool niż... Sztukmowcy... Zauważam rzeczy. Możemy najpierw sobie zrobić rzut, który określi, jaka będzie sytuacja w bitwie, gdy na niej włączycie, bo oni już mają swoją pierwszą rundę. Mm-hmm. Powiedzmy, że co? Sztukmowcy będą... Którym bardziej kibicujecie? Damy kostki dobra. Sztukmowcy. Tak. Sobie białe stroje, więc są dobrzy. Czyli jest pięciu sztukmowców. Jest trójka tych, ale mają te lepsze kostki. Podajcie trzecią czerwoną. Jakby jest tak samo ciemno, więc nic im nie dorzucamy. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Zobaczmy. Tak, sukcesy sztukmowców wynoszą 3. 3, czyli niwelują się główne te. Raz, dwa, trzy, kontra jeden, czyli... nikt nikomu nie zadał żadnych strat, ale pewną taktyczną przewagę mają sztukmowcy. Wygląda tak, że są wyżej. Sztukmowcy są o dziwo są niżej. O dziwo są niżej, ale szybko trzech z nich skakuje za bar. Taki robią przewrót, zrzucają szklanki, skakują tam, więc mają dobrą pozycję strzelniczą i zaczynają ostrzeliwać tych wchodzących trandoszan, którzy jakby ruszają do środka, próbując to jakoś, licząc na to, że sztukmowcy nie trafią. To rozsądne założenie. Póki co faktycznie nie trafili. Co robicie? Rzućcie sobie za inicjatywę. Teraz tak, w tym systemie jest w ogóle ciekawy motyw na inicjatywę. On jest nietypowy pod tym względem, że wszyscy rzucamy na inicjatywę, ale to daje nam tylko i wyłącznie sloty w inicjatywie, a potem możemy się... Między sobą nimi wymieniać, tak. Tak. Co? Jakby chociaż to nie jest twój slot inicjatywy, tylko to jest nasz slot inicjatywy, a ponieważ jesteśmy drużyną, możemy się wymieniać. Sztukmowcy działają jako jeden podmiot na inicjatywę, są po prostu minionami, którzy mają... I my rzucamy na kul, ponieważ wiemy, że to się stało. Kul jest na prezencję i to jest super dziwne, że inicjatywa jest na prezencję, no ale to ja mam jedną kostkę. Western. Zero sukcesów. Zielona. Tylko sukcesy się liczą. Zamieniam na żółty. No właśnie, czy w inicjatywie się... To rozstrzyga remisy, ewentualnie. A, okej. Okay. No to ja mam zero. Hmm. Tu jest jakiś... Nie. Ty ja rzucę? Nie, tak? Nie, dużo rzucę. I to jest dwa sukcesy. Sukces i to się liczy do czegokolwiek? Nie, ja masz dwa sukcesy. W razie gdyby były remisy. Mhm. A ja mam trzy sukcesy. O. Okej, okay, teraz rzucimy sobie za nich. Sztukmowcy, gdzieś ich tu miałem. Proszę bardzo. Sztukmowcy na kul. To jest umiejętność, której oni nie mają. Czyli rzucamy po prostu za prezencję. Zero sukcesów.
tajemnicy. Trzy sukcesy. What? Ona... Jeden sukces, okej. Okay, czyli jak to wypadało? Trzy sukcesy masz ty i najemnicy, tak? I masz jeden slot. W takim przypadku piechy są gracze, w sensie jeśli zajmie sobie piechy są gracze. Ktoś miał dwa sukcesy? Nie. Tak. Ja dwa sukcesy. Czyli wasz slot jakby. Potem ty miałeś zero sukcesów, szturmowcy mieli zero sukcesów, on miał jeden sukces, czyli potem jest... ty i szturmowcy. Okej. Okay. Dobra. Kto macie pierwszy slot? Kto chce was działać na tym pierwszym slocie? Widzę z daleka, że napisali sobie otobos na karcie. Co jest fajnym słowem tak poza tym. To jest taka tajna mechanika słów kluczy. Ja to przestrzelam, także mogę iść pierwszy, ale ja nie mam granaty. Czy nie chcemy granatów używać tutaj? Czy... Ich jest dużo podobno, więc... Znaczy ich jest dwójka, tak? Znaczy, nie, jest, nie macie absolutnej pewności, na pewno widzieliście ją i tych dwóch jej teandoszańskich ochroniarzy. A czyli to szturmowcy mieli przewagę liczebną? Tak. Ale ona tak mówiła, że ma przewagę. A, tak, to był jakby jej forma, forma żartu. Tak. Już myślałem, że, tak myślałem, że to jest forma brefa, myślałem, że ja nie zrozumiałem i że szturmowcy jest więcej i pocisnąłem szturmowców. Wspaniale, to granaty może niekoniecznie. Okej. Okay. Dobra. Nie wiem, sytuacja bojowa, więc wiesz, tam blastery latają, ja się chowam gdzieś z blasterem. Ja strzelam. Ja strzelam. Strzelasz. W kogo? Strzelam w... Strzelasz w nią, czy w nich? W nią. W nią, strzelam w nią. Ona algorytm. Na... Strzelanie. Czy to jest daleki dystans? Powiedz, że tak. Ona, znaczy z nią jest inny... nie, dystans nie jest daleki. Dystans jest wszędzie tutaj w tej knajpie, jest dystans taki średni, normalny, bliski, bo jest czas na dola. Natomiast tak, nie wiesz dokładnie, gdzie ona jest, więc masz czarną kostkę. Ona gdzieś ci się rozmyła, kiedy zaczęła się strzelanina, w sensie... Masz czarną kostkę, musisz trochę ustalić, gdzie ona jest. Mhm. No i co, no i tyle. I tyle, tak? No dobrze. Czyli to jest średni dystans, tak? Mhm. Czy bliski? To jest... jakie one tam są? Normalny... to nie jest ten w zwarciu, to jest ten standardowy... Czy tak. Jest bliski, medium, czy średni, daleki i ekstremalny? Myślę, że to jest... Myślę, że wszędzie tu jest bliski. Bliski. Strzelanie na knajpie jednak, no. Dobrze. Co jeżeli to są moje na kostki. Na średni w takiej sytuacji? Czy to ja chciałbym przycelować, ponieważ jestem już w dobrej pozycji. Czyli biorę jedno... czy używasz manewr na przycelowanie, dokładnie. Tak jest. I strzelam. A, i strzelam, strzelam ogniem ciągłym. Biorę dodatkową kostkę utrudnienia i dzięki temu będę mógł strzelać do reszty jej towarzyszy. To czemu masz tylko jedną kostkę utrudnienia? Powinieneś mieć dwie. Nie no, bo na short jest tylko jedna. Aha, okej. Okay. To jest moja... tutaj nic. To się kasuje z tym. Mhm. I zostają mi raz, dwa, trzy, cztery sukcesy i jedno utrudnienie. Okej. Okay. Czyli tak, nie uaktywnia mi się mój ogień ciągły, ale ponieważ mam 4 sukcesy, to jej zdaje się 14 obrażeń. 14 obrażeń, tak? Tak. Opisz co się dzieje, jak to robisz. Więc kiedy ona przewróciła ten stół, ja podszedłem do odpowiedniego miejsca, gdzieś w kącie, przycelowałem i w tym momencie rozpędziłem mój blaster, który zaczął się obracać i tak było słychać takie tu. I to poleciało w jej stronę, takie czerwone. Tak. W tym świetle widzicie, jak ona biegnie, ona próbowała znaleźć też jakąś inną pozycję, gdzieś się przemieścić. I w pewnym momencie, wiesz, przez moment te strzały z blastera ścigają ją, jakby depczą jej prawie po piętach. I w pewnym momencie gdzieś odgłos przepalanej skóry, krótki okrzyk, jakiś odgłos przetulikania, przewrócenia się na coś, znika wam z oczu. Nie wiecie, co się dalej. Teraz a jest... To? Aha, a to oznacza, że twój ogień ciągły trwał dalej i położył jednego ze szturmowców. Więc jest ich teraz czterech. Bo po prostu wiesz, rozpędziłeś się. On też wybiegał, żeby jej szukać i wleciał prosto pod twój ogień. W tym momencie wiesz, ci dwaj najemnicy, którzy wcześniej byli zwróceni przeciwko szturmowcom, jeden ustawia się na tych, przyklęka poniżej tych schodów,
i zaczyna z takiego ciężkiego karabinu blasterowego strzelać w szturmowców. Natomiast drugi biegnie w waszą stronę i on biegnie na stolik, za którym ty jesteś schowany. Nie, on chce ratować. On biegnie na ciebie. Widzi, że ty strzelasz, jest rozpalony blaster. Biegnie na ciebie, podbiega trochę bliżej, żeby w tych ciemnościach mieć dobry cel, staje 2-3 metry od ciebie i zaczyna w ciebie strzelać ze swojego karabinu. Spoko. Jeżeli się schowałem, jeżeli to się udało, to w takim razie będziemy miał jedną kostkę utrudnienia. Tak. Nie ma powodu, żeby się nie udało. Gdzie on tutaj ma... Miały być te karty takie czytelne. A, jest. Dobra. 14 obrażeń to dużo. Jest na blisko... Poziom trudności 2 jest na tym zasięgu, nie? Bo ty masz tam nie, jeden. Jeżeli to jest okay, tak, jeden. Krótki, no to jeden. I jedną kość utrudnienia powinien mieć za twoją, za to, że jesteś schowany. Czy coś więcej? Nic więcej. Powinien sobie odwrócić kostki, coś oni powinni mieć, wiecie, o co mi chodzi. A zrobię tak, bo to jest cool. Czyli jest odwrotnie, czyli trudność to jest wasza kostka, a utrudnienie to jest ułatwienie. Okay. Interpretujemy jakby dla was dobrze. Czyli ma jeden swój bandycki sukces, jedną swoją bandycką przewagę. Dokładnie. Czyli z jednego sukcesu oznacza, że... oznacza, że trafia cię na 8. Okay. Czyli twój sołk, pamiętaj, że się aplikuje. No, tak wiem. Ty byłeś schowany za czym? Za jakimś... Ty byłeś schowany za filarem, który stoi. No tak, dokładnie. I to jest tak, że wiesz, on ten filar praktycznie jest biorąc rozmiar z tego pistoletu, strzelając z niego kilka razy, to jest marna konstrukcja, wszystko to jest podparte na słowo honoru. Więc ten filar pęka z trzaskiem i odskakujesz kawałek. Ostatnie dwa strzały z blastera trafiają w ciebie, w twój pancerz i... Zdarzy się. W tym czasie drugi atakuje szturmowców, co rozstrzygniemy rzutem z cyklu. Ta kostka przeciwko tej kostce, jak mu idzie. No. Oni wyrzucili... okej. Czyli to będzie w przypadku szturmowców oznaczało desperacki atak. Czyli on strzela w nich. A. Widzicie, że położył co najmniej jednego, a ci z zabaru rzucają w jego stronę granat. Teraz kolejny wasz slot. To z was działa. Wychylam się za stołu, żeby strzelić, celując w tego, który strzelał w Rixa. Mhm. Czy celując to jest manewr? To jest manewr, i tak. I co on mi daje? Siedem niebieską kostkę. Więc tak, strzelając. Strzelanie lekkie. Ze zręczności. Zręczności mam 3. Strzelanie mam 2. I jeszcze ten niebieski, tak? Tak, i ta. To trudność. Jasne. Bo jesteśmy na krótkim dystansie. Dobrze. Moim nieulubionym. Dobrze, to są dwie takie same. No super. Super. O, czyli mam sukces. Masz 4 sukcesy i 4. Możesz strzelić do niego krytykiem. Krytykiem, tak. Można palić krytykę. I jak to się robi? Albo możesz zrobić coś jeszcze innego. Na przykład na krytyce dużą ilość przewag. Czy taką coś? Ilość przewag, jaką twoja broń pokazuje, że ty dopalisz. Czekaj. To tak, bo mój ciężki blaster ma krytyk 3. Tak, czyli 3 możesz wydać, żeby odpalić krytyka. To może to robię. Jak to się robi? Nie, po prostu aktywujesz mu krytyka, tak. I możesz na przykład, możesz w tym momencie ustawić... To jest tego typu przeciwnik, tak? Też, że krytyk to jest załatwienie go, więc możesz opisać jak go kładziesz, a możesz to już na coś innego i zadać normalne obrażenia, nie? Krytyk. Nie wiesz, więc jak to wygląda? Więc wychylam się tak, żeby w miarę mnie nie zauważył i strzelam do niego prosto w jego... Gadziłem. Nice. Więc trafiłeś go, wiesz, ciężki kark. Nie jest tak, że przez moment wydaje ci się, że to nawet nie zrobi na nim większego wrażenia, jeszcze robi krok, ale potem smuszka dymu i widzisz tą przepaloną skórę w tym miejscu i zwala się w prawie, że u stóp Rixa, do którego przed chwilą jeszcze strzelał. Teraz jest kolej przywódczyni bandytów. Co ona robi, nie wiecie. Więc nie strzela w waszą stronę, nie widzicie jej.
więc coś się stało w jej rundzie, ale nie wiemy co. Może wykonała tę akcję Continue Being Dead. Twoja kolej. No, może nie żyje, może się krwawi. Strzelam do najbliższego członka Czarnych Słońc. No to jest ten drugi trandoszanin, który właśnie ostrzeliwuje szturmowców. Jeszcze nie zauważył, że jego kolega jest... Strzelam do niego. Czyli dystans jest... Dystans... Krótkie, cały tak, czas tak, tak. Czyli co, ile kości trudności? Jedna. Jedna. Plus czarna za... Bo ja mam, ja mam zwykły blask, na zwykłym świecie. Okej, okay, bo wyście to robili już jakoś świadomie, ja tej mechaniki już aż tak nie znam walki. Więc... Aj, nie mam strzelania, bo jestem... Spoko, dzięki. Bierzesz tyle, bierzesz zręczność? Tak. To kojarzę. Zręczności nie mam strzelania, więc nie mam nic więcej do tego. Mhm. Jedną trudnie za zasięg. Mhm. Możesz jeszcze przycelować. To ma jakiś koszt? Jednego manewru. Tak, ale manewr to jest coś, co możesz zrobić, taka krótka akcja. W sensie w walce możesz zrobić manewr jeden, i akcję. Tak. No to przyceluję w takim razie. To masz jeszcze niebieską. Jedną niebieską kostkę. Dostajesz jedną czarną za to, że jest ciemno. Słabo. A, nie dostałeś. Ty nie dostałeś czarną. Tak. Nie. A ty byłaś na tabulacji na bardzo bliskim dystansie. Okay. Tam od niego. Strzelasz jednak. To są... Jest sukces. To są dwa sukcesy, bo nie ma... Aha, to się kasuje. Kasuje z tym. Jest sukces jeden. Tak. To kasuje się z tym. Czyli jest jeden sukces tam nieskasowany i jedna nieskasowana przewaga. Dokładnie. Tak. Udaje ci się go trafić. Ile zadajesz obrażeń? 6 obrażeń na broni. Czyli 7, bo za każdy sukces to jest... A 6 plus sukcesy, tak. 7 obrażeń. Tak, no ale on ma też dość dużo sołka, więc to jest tak, że po prostu wiesz... strzelasz, przycelowałeś, strzeliłeś raz, przeszło obok, strzeliłeś drugi raz. Dokładnie będzie, kiedy zwrócił wzrok w swoją stronę i obrócił się tutaj frontem, strzeliłeś trzeci raz, trafiłeś go filmowo w ramię. Trafiłeś go w ramię, on tak... W ogóle się ciebie nie boję, idę cię zabić. To widzisz, że zabiliście tego ponurego, a ten dowcipny dalej żyje. O nie! Złe priorytety. Najgorzej. I ostrzeliwując się w stronę szturmowców, wyrusza w twoją stronę i co chwilę zęka tym swoim gadził, bo na zasadzie idę po ciebie. Chyba zauważył, że jego kolega leży, więc trochę przyspieszył, ale w międzyczasie szturmowcy, którzy opracowywali jakiś manewr lub nie, wychylają się zza kontuaru i zaczynają strzelać w niego całym swoim ogniem z dział i karabinków. Jest ich strzelających aktywnie, jest ich tam 3, więc wygląda to w ten sposób. Tu już zrzucimy normalnie, bo tu są obrażenia, mogą mu zadać, które mogą mieć na was, dla was wpływ. Jak to szturmowcy narobili tylko dużo hałasu. Przewaga polega na tym, że dobrze im się udaje uchylać od jego strzałów, więc po prostu strzelają wszędzie, rozwalają stoliki, trafiają w ściany, rozbijają szklanki za barem. Trafili nawet w panel otwierający drzwi na zewnątrz, a Trandoshanin idzie dalej w waszym kierunku. Zawsze mnie w takich sytuacjach zastanawia, kto potem za to wszystko zapłaci. To prawda, podatnicy. Kolejna runda, znowu ktoś z was zaczyna. Są te sloty, więc to może być ktokolwiek z was, bo ja mogę dalej, ale czy ja widzę tą panią od Czarnych Słońc? Nie, musisz poświęcić... prawdopodobnie musisz poświęcić akcję na szukanie jej, nie, zobaczenie, bo nie, po prostu... Nie. To kończę tamtego kolesia. Tak, i przycelowuję. Więc tak, teraz w momencie jak on bieg w moją stronę, no to ja też zmieniam lekko pozycję i tak, żeby się też skryć za na przykład przewróconym, też kopię jakiś stół. Przewracam się na nim, kładę na nim mój ciężki blaster, otwieram do niego ogień. I tak, bo to było... Czyli tak, to się niweluje z tym, to się niweluje z tym. Zostają mi 3-4 sukcesy i jedna przewaga, czyli to jest 14 obrażeń. I jako przewagę chciałbym zrobić tak, że... To sobie to wyobrażam, że w momencie, jeżeli... Jak ja strzelam, to przy okazji chciałbym
wiesz, nie tylko w niego strzelić, ale też strzelać wszędzie naokoło, tak żeby znaleźć takie, takie dobre miejsce. Znaczy, ostrzeliwać teren tak, żeby ona miała więcej miejsca na działanie, żeby mogła się rozejrzeć, obszarzyć co i jak. Taki trochę ogień zapalony. Dokładnie. Okej, okay. Okay, bardzo, bardzo spoko. On idzie na ciebie i to jest tak, że wiesz, kolejne twoje strzały trafiają go, on po prostu idzie cały czas do przodu, przestaje ostrzeliwać szturmowców, przestaje też skupiać się na Wiktorze, w kierunku którego szedł, i po prostu idzie do przodu z taką, wiesz, szaloną prawie że determinacją. Każdy krok jest najwolniejszy, bo dostaje tych strzałów trochę. Ten jego taki narzucona ciężka kurta nie ma prawa zaabsorbować tego wszystkiego, ale jest twardy, przeładowuje broń i po prostu widzisz, że on idzie, żeby podejść jak najbliżej i po prostu trafić w twoją jednostkę sterującą i cię rozwalić. Teraz jest jego kolej. Co może mu się nawet udać, bo ja jestem już na połowie życia. Ojej. Traficie w ten moduł, który ten bezlitosny moduł i staniesz się dobrym druidem. Dam ci teraz kostkę, żeby pamiętać. Dacie mi jedną żółtą, bo gdzieś tam żółte mi odtryfowały. Tak. Wszystkie chyba na przykład. Zabraliśmy. On już jest tak blisko, że odległość już nie ma znaczenia, ta ciemna. Czy ty masz jakieś defensy, utrudnienia do strzelania, czy nie masz? Ja, czy nie, czekaj, bo... Nie wiem, jeżeli jestem dalej za osłoną, to tak, ale myślę, że on chyba zniszczył ostatnią osłonę, tak, więc nie. Poza tym osłona była trochę, w sensie fabularnie tak, ale nie zwróciliśmy uwagi na jedną rzecz, że zdobyłeś przycelowanie, więc przewrócenie tak, osłony prawda. To byłby kolejny manewr, to już było za dużo rzeczy na rundę. Więc myślę, że mogłeś to zrobić, ale to ostatnio był za mały stolik, który ci nie daje. No, dokładnie. Nie daje ochrony. Ja rzucam znowu odwrotnie, czyli to jest twoja obrona. Trudność jego trafienia. No, ale nie udało mu się. Ma tylko jedną swoją przewagę. Spoko. Jedna jego przewaga polega na tym, że wiesz, idzie strzela, widząc, że nie jest w stanie trafić, przesuwa się na bok i chowa się do jednej z loży. Ta przewaga wykorzysta na to, że sam się trochę osłonił, w sensie nie jest już taki zupełnie wystawiony na strzał na każdej strony. Fair. Teraz znowu ktoś z was. Rozpalko. Tak. Więcej sił ognia. Ja się, myślę, użyję jednego manewru, żeby przytoczyć się po podłodze do następnego już przewróconego stolika. Albo za jakąś kolumnę, czy cokolwiek tam jeszcze jest. No i strzelać, w sensie tak, żeby przybliżyć się do niego lub do tej niebieskiej kobiety, bo prawdopodobnie w tamtą stronę też będzie do niej blisko. Więc tak, mam pomoc od druida. Tak. Mam znowu te trzy, które zamieniam na... Dwie żółte, jedną zieloną. Jakiś minus tutaj jest? Tak jak zawsze jedna. Znaczy teraz tak, masz jedną taką, ale masz też jedną czarną, bo on się schował gdzieś, wiesz, w czerni jakiegoś kąta. Wiesz mniej więcej gdzie on jest, ale nie widzisz go dokładnie. Niebieską. Niebieską, tak. Tak, dobrze. Sam jeden, nie, dwa sukcesy. Rozpacz. Rzeczywiście. Tylko dwa... zagrożenie, nie rozpacz. Teraz. Tak, ojej. Dwa sukcesy po prostu. Dwa sukcesy i ta rozpacz neguje przewagę. Okay. Znaczy, to nie rozpacz, tylko utrudnienie. Zagrożenie. Mhm. Ile zadajesz obrażeń? 7. Plus 2. Plus 2, bo dwa sukcesy to 9. Czyli zastanawiam się, czy to jest plus 2 czy plus 1. Zawsze mam z tym problem. Proszę? Czy to jest tak, że za jeden sukces... Tak, nawet za pierwszy sukces plus jeden. Zrobili tak po to, żeby nie było... żeby było prościej. Więc to jest tak, że strzelasz tam do strony i wiesz, pierwszy czerwony strzał blastera rozświetla ci tą lożę i widzisz, że on tam jest i właśnie mierzy broń. Potem przez moment jest ciemno i kiedy leci tam drugi, to widzisz, że on już osuwa się na... Ten drugi trafia już właściwie w ciało. I jest przez moment martwa cisza. Jeszcze trzy strzały ze strony Imperium, ze strony szturmowców, i w tym momencie jest taki moment z tych glutach. Opowiedzcie się. Razba, jesteśmy oficerami Imperium. Kim jesteście, czego tu szukacie? Co żyjemy? Imperium, zdecydowanie Imperium. Rozwiążemy wasze problemy z nimi.
Potrafimy sami poradzić sobie z naszymi problemami. Imię, nazwisko, statek, którym przylecieliście, wszystkie informacje. Myślę, że wyciągam z kieszeni mojej kamizelki pomiętą czapkę oficera imperialnego. Co? Nie nakładam jej na głowę, ale tak pokazuję po prostu niczym flagę pokoju wręcz i tak. Jestem Wiktor Gwynt, były oficer imperialny. Z tej planety. Jesteśmy po stronie Imperium. On się tak wychyla. Czyżby? Taką czapkę można kupić w każdym sklepie z militariami. Wiktor... Ale ta jest prawdziwa. Znowu, niech ktoś z was rzuci sobie za percepcję. Ktoś najlepszy z was możecie sobie... Znaczy, ty nie możesz wspomagać tego testu, ty jesteś zajęty rozmową. Nie wiesz, tylko wy. Ja, tak? No chyba jesteś ciągle, jeśli twoi czujniki nie zostaną szkodzone. Trudność, jakieś dodatkowe kostki? Jest, dostajesz czarną za to, że jest ciemno. Trudność jest 2 standardowa. Okej. Okay. Masz niebieską od ciebie, bo ty też jakby masz prawo być czujna. Po prostu Wiktor jest zajęty czymś innym, więc... Skanuję to, co się dzieje. Triumf. Nice. 2 sukcesy, 1 sukces i 1... To jest... Nie. Muzyka triumfu. Nie, przepraszam. Nie. Tam, jedno zagrożenie było. Jedno zagrożenie idzie ci w sensie jeden strain, dlatego że to, co zobaczyłeś, wymaga od ciebie tak szybkiej reakcji, że twoje systemy, wiesz, przez moment było lekkie zwarcie prawie, że w tobie. Co widzisz? Kiedy ten oficer rozmawia z Wiktorem, za jego plecami wyłania się niebiesko oka zabójczyni. Ta kobieta, którą już poznaliście, która właśnie jest, przygotowuje się do gestu podegrznięcia mu gardła. On tego kompletnie widział, tylko to, że masz triumf, możesz zareagować. Strzelam, ale jeszcze tak w rękę, żeby jej odrzucić ten pistolet. Okej. Czy nóż, jeśli miała podrzynać mu gardło. Tak. Ciężko byłoby pistolet. Nie pistolet. Masz tracącego, nie strudnego. Masz triumf, więc masz niebieską kostkę. Aha. Czarna jest dalej za warunki. Ale niebiesko masz dodatkowo, bo zobaczyłeś to już w dobrym momencie. Staram się, czy nie użyć punktu mocy, jak widzicie. Spoko. Czy to jest to? Tak. To jest ten moment. Dobrze. Poziom trudności. Poziom trudności... Dwa... Inaczej. Zależy, czy bardzo nie chcesz trafić w oficera, czy chcesz w niego trafić. Jaką masz intencję. Nie chcę trafić. No nie, to dwa. Bo to jest ciągle blisko odległość, więc jeden byłoby normalnie, dwa jest dlatego, że chcesz trafić. Mocy? Upgrade'ował sobie jedną kostkę. Dokładnie. Dobrze, to rzucam. Co się stanie? Sukces, triumf. Dwa sukcesy. I 3 zagrożenia. Dwa zagrożenia. Triumf i... Dwa sukcesy. Dwa zagrożenia, okej. To jest ciekawy wynik do interpretacji. Po pierwsze możesz zdecydować, czy trafiasz ją tak, że ją zabijasz strzałem w głowę, czy chcesz ją trafić tak, żeby żyła. To jest tylko i wyłącznie twoja decyzja w tym momencie. Podejmij ją najpierw, potem będziemy myśleć o innych rzeczach. Ja myślę, że ja chcę, żeby ona przeżyła, tylko tak... Czyli trafiasz ją w rękę, tak jak dokładnie. Chciałeś. Tak, metaliczny odgłos, ten oficer natychmiast wraca, inny szturmowiec gdzieś tam otwiera ogień na oślep, jest przez moment zamieszanie. Ona weszła za bar, więc nie widzicie dokładnie, co tam się z nią stało. Jeśli chodzi o kolejne dwa sukcesy i dwa zagrożenia. Myślę, że dwa zagrożenia to jest kolejny... doskonałe, wymyśliłem. Te druidy są nielegalne w Imperium. Nie, mam coś jeszcze fajniejsze, bo ty mówisz, że masz braki pamięci i się pewne rzeczy odpalają. Dwa sukcesy oznaczają, że to był tak dobry strzał, że do następnych będziesz miał 2 zielone kostki. Dwa zagrożenia, że przypomniały ci się z czasów, które są prawie że zapomniane w plikach twojej pamięci, ale tą rzecz pamiętasz. Szturmowcy imperialni to wróg, z którym trzeba walczyć i strzelać do niego w każdych okolicznościach. I możesz spróbować zdać jakiś test opanowania albo czegoś takiego, jeśli bardzo nie chcesz tego zrobić. Natomiast jeśli chcesz go for it, to po prostu zaczniesz do nich strzelać i od razu będziesz miał bonusy do skuteczności. Ojej. Na szczęście tylko szturmowcy, a nie oficerowie. No ta czapka, przecież można kupić ją na każdym markecie.
Więc tak, myślę, że moja postać jednak postara się opanować z ciekawości. Okej. To za ten triumf dostaniesz do tego też niebieską kostkę. Dobra. To by było za fajną rzeczą, żeby muszą być do niego, za niego no nagrody. Ale pewnie nie uda mi się opanować, więc zobaczmy. W jaki sposób, opanowujemy się? Myślę, że jest taka umiejętność dyscyplina chyba. Yeah. Tak. To jest totalnie to. nie masz w ogóle. Poziom trudności jest standardowy 2. No nie ma pewno, nie ma tego ułatwiać, nie ma go co utrudniać. Chyba będę strzelał do szturmowców. Zobaczmy, jak strzelam do tych szturmowców. Bardzo strzelam do tych szturmowców. Porażka, sukces i zagrożenie. Zagrożenie oznacza, że mówisz: niech żyje sojusz rebeliantów, niech żyje wolność! Po czym otwierasz ogień do szturmowców. Tak się dzieje. Świetnie. Teraz rzucaj za strzelanie, masz niebieską kostkę. Porażki. Nic, zdarza się. Potem powiemy, że to błata nie wiem. Otwieram autofire, jakby nie patrzeć. I zastrzelimy go i zgarniemy. Czy jest czarna kostka za. Albo ich za ciemność? Jest, tak? Jest. Dobrze. O, jak dobrze. Nie, źle. Ej. Czy ty sobie zabrałeś jakąś kostkę? A, bo ona była pusta, czyli tak. Te niwelują się całkowicie ze sobą pod każdym względem. Czyli nie ma sukcesów, nie ma porażek. Te się niwelują, czyli nic się nie stało. Czyli nic się nie stało, to oznacza kolejny dziwny zwrot akcji. O, może mnie wyłączysz. O, to byłoby tak dobrze. A więc rzucam się zza węgła i wyciągam jakieś kable z niego, które wyłączają na chwilę. Tak. Ja myślę, że to jest tak, że on nie miał tego resetu, ale ty. Nie ufając mu do końca, dodałaś ten reset, kiedy wiesz, on był w stand-by'u. Nigdy nie wiadomo, co znajdziesz na śmietniku. W tym momencie jest. W tym momencie ten oficer. On jeszcze nie przeprocesował nic z tego. Obejrzał się za siebie i tak mówi do za barem! Szybko łapcie ją! Do tych dwóch poprzednich szturmowców, po czym sam przeskakuje na drugą stronę baru i tak. Jest sam, tam ci dwaj zajmują się odsunięciem. Widać, że przez moment był taki pełen animuszu, ale został z niego wytrącony i tak celuje w waszą stronę z karabinu i tak. Co tu jest grane? Jaki sojusz rebeliantów? Co z tym droidem? Kim jesteście? Skąd tu się wzięliście? Mówcie! A widzicie, że jest na granicy. Nie można wierzyć wszystkiemu, co wygodują jakieś droidy ze śmietnika. Nie, dobra, to chciałem powiedzieć, chwała Imperium i to nie nasza wina. On jest uszkodzony. Nie wiedzieliśmy, co się. To nie nasza wina. Mamy ręce w górze, ja mamy ręce w górze. Czego od was chciała ta zabraczka? A zresztą sam ją zapytam. Dawać ją tu. On ją tam skuli kajdankami już i wyprowadzają na środek. Ona porządnie oberwała. Teraz widzicie, że jest twarda, że w ogóle tyle jeszcze udało jej się zrobić z tą raną wcześniejszą. Rękę też ma zupełnie ranną, zwisa jej bezwładnie, więc wychodzi trochę taka, wyprowadzają ją naokoło, na środek, patrzy na was już, nie ma w niej już śladu tej takiej nadpobudliwej ekscytacji, patrzy na was i na szturmowców z nienawiścią i tak. No to teraz wszyscy powiecie mi kilka słów o sobie. On już to mówi ten oficer, tak. Czego od was chciała? O co w tym wszystkim chodzi? Po pierwsze, wróćmy do podstawowych spraw. Imię i nazwisko. Nie dosłyszałem. Wiktor Gwynt. Były oficer, tak? Dlaczego były? Kolejny dezerter? Kolejny, który porzuca sprawę, kiedy tylko na moment pojawiają się drobne komplikacje? Dość mamy takich jak ty. Dlaczego nie powinienem cię od razu zastrzelić? Wierny oficer Imperium przez lata, do czasu, kiedy Moff nie zdegradował mnie z powodów politycznych. Tak, słowo mówię. Dlaczego miałbym ci wierzyć? Ale mówi tutaj słabszym tonem. I tak, że gwiazda filmowa! Możesz sobie rzucić za... Jaka nam umiejętność społeczna ma tu sens? Negocjacje są spoko. Negocjacje są spoko i pasują tutaj. Negocjacje. Tak? Trudność? Trudność 2, ale masz niebieską kostkę. Poruszyłeś temat, który dobrze... Który ma szansę u niego dobrze siąść. Gwiazda filmowa! Przez Moffę z pewnością. To nie wygląda dobrze. To się kasuje. I to są... Jest jedna, dwie przewagi.
A tak. Jedna przewaga. To znika, zgadza się. Dwie przewagi i porażka. Dwie przewagi i porażka. Więc on tak... Ja nie kłamię, przysięgam. Czy ktoś z taką twarzą mógłby kłamać? Będziesz... opowiesz to wszystko komuś wyżej. Świetnie. Okej. Okay. Kim jest reszta? Wychodź tutaj i broń w górze. Ta na dualu. Jesteście tutaj wspólnie? Tak. Czemu pomaga nam rebeliancki droid? Nie rebeliancki, tylko z odzysku. Musiało mu się coś w podzespołach spiąć. Może mówicie prawdę, może nie. O tym opowiecie na posterunku. Droida teraz profilaktycznie rozwalę. Jeżeli ma takie protokoły, to nawet jeżeli są przypadkowe, jest zbyt dużym ryzykiem dla Imperium w tak niestabilnych czasach. I idzie takim powolnym krokiem z karabinem blasterowym, żeby... Czy skoro jest obezwładniony, możemy go wcześniej zbadać? Ja nie wiedziałem, że on miał coś wspólnego z rebelią. Może ma jakieś cenne informacje o rebelii? Jest wyłączony. Jest... Możecie mu zabrać blaster. Okej, to nie wymaga rzutu perswazji, bo to jest sensowny argument dla niego, że zbadamy droida rebelieckiego, a jest wyłączony. Wezwijcie posiłki. I on musi pilnować cały czas dwóch. Niech ktoś przyjdzie po tego droida. Weźmiemy go na czytanie pamięci. A wy idziecie ze mną. Tak jest, chwała Imperium. Imperium jest najlepsze. Sprowadza porządek w kantynach. Pokonuje parszywych przestępców. Patrzę na reprezentantkę Czarnych Słońc. On tak... Zbieracie się do wyjścia powoli. Znaczy jakby popychani przez szturmowców. Nie ma ich tak szczególnie wielu tam. Ty masz cały czas takie poczucie, że obezwładnienie albo zabicie ich nie byłoby aż takie bardzo trudne przy tej sytuacji liczebnej. Ich jest trzech, dwóch pilnuje ją. Ja absolutnie czegoś nie sugeruję, tylko mówię, co myśli kompetentna w walce i postać tak, taka jak ty. Świetnie, bo i tak mi się nie podobało to, do czego to zmierza, więc myślę, że po pierwsze... Także wychodzicie powoli po schodach, jak to, tak. Może to stawać w pewnym momencie, ja opowiadam, możesz każdej chwili przerwać. Rozsuwają się te drzwi, one się lekko zacięły po tym, jak tu już szturmowiec trafił, więc ten oficer Imperium kopie kilka razy, żeby otworzyły się całkiem. Do środka wpada znowu strumień światła. Przodem wychodzi dwóch szturmowców z gangsterką. Wyjdziecie z... Chciałem w ogóle nadmienić, szanowny sierżancie, że... Możliwe, że obecna tułowczyni nagród wykonywała swój szlachetny fach i najęła się do sprzątnięcia jednego lokalnego obywatela, ale kiedy okazało się, że jest praworządnym obywatelem, który tylko przez słabość swoją pracował przez chwilę dla Czarnego Słońca, to postanowiliśmy go nie zabijać, żeby tutaj syndykat nie miał władzy na tej planecie. Więc tak to właśnie wyglądało. Mhm. Teraz jest taki moment, że on cię słucha, patrzy. Chciałem podkreślić tym, jak bardzo jesteśmy proimperialni. Mhm. On patrzy, przesuwa wzrok po was. Przyjeżdża dwóch kolejnych na speederze. Widać, że byli bardzo szybko. On tak... W środku jest droid. Zabierzcie mu blaster, weźcie go, będziemy go analizować. Oni zbiegają w dół. Czy mogę... Po czym jeden z tych dwóch, którzy pilnują tej kobiety, mówi: To co? Wzywam posiłki, bierzemy ich na posterunek. I przybliża rękę z komunikatorem. A ja mu wtedy ją wytrącę. Ty mu wytrącasz rękę? I walę go w brzuch. Pięścią? Pięścią. Okej, okay, no to rzucaj. Imperialnego gościa? Tak, owszem. Jaka ilość zdrad może nastąpić w tak krótkiej przestrzeni czasu? Widzisz. Niezliczone ilości. Na razie więc dwa. Tak. Nie, trzy, bo myśmy zdradzili w pewnym sensie Czarne Słońce. Coś jeszcze? Tak, dwa... znaczy tak, najpierw... najpierw sobie... To jest kwestia trochę rozpoczęcia walki, inicjatywa, czy... Nie, on nie ma... On był komnik, nie ma szans zareagować. Masz po prostu dwie za jego taką naturalną obronę. Nie będziemy używać mu inicjatywy raczej, czy po prostu odruchowo się zasłonić. A co chcesz mu zrobić tak w ogóle, czy dlaczego? Wytrącić...
czego to się dowiemy? I... Czasie trudnych pytań, bawię. To się neguje, to... się neguje. Ale spoko. Masz sukces i... Tak? I przewagę. Tak. Co robisz w tym momencie? W sensie, ty widzisz to, kiedy to już się stało. Wytrącasz mu jednym sprawnym ruchem, dłoń o dłoń, Comlink leci kilka metrów dalej i upada na ziemię. Drugi cios trafia go w brzuch, on się zgina w powie. Drugi szturmowiec jakby rozważa, jak trzymać jednocześnie więźnia i wyciągnąć blastek, więc miota się z tym, żeby ten blastek wyciągnąć. Oficer jest zdezorientowany, patrzy na ciebie. Co robisz? Wyciągam blaster i celuję w mandaluziankę. Okej, okay, wyciągnąłeś, celowałeś, to nie wymaga. Oficer, oficer patrzy między ciebie a nią. Więc wszyscy celują, to jest taka raz szansa. Ten oficer też w końcu zdążył wyciągnąć broń i też celuje w ciebie. Ten, który dostał pięścią, też zbiera się jakoś w sobie, ale jest blisko ciebie i jeszcze się nie pozbiera. Mexican standoff. Co mam robicie? Mam pomysł. Użyję tego. Mhm. Otóż... zawczasu wbudowałam Dwayne'owi mechanizm, który... Ty go nie obezwładniłaś, ty go... tak. Który pozwala mi go na dystans z powrotem obudzić. O, ale super. O. Czuję to. Więc jedną ręką niepostrzeżenie to robię. Okej. Budzisz się, jest jakby, budzisz się w sytuacji, kiedy jesteś niesiony. W sensie obudziłeś się, ktoś trzyma cię za nogi, ktoś trzyma cię za korpus i ktoś cię niesie. Czy ja widzę, że to są imperialni? Widzisz tego z przodu, widzisz plecy. Białej typy. Protokół ci się już wyłączył. A. Nie chcesz już ich zabijać na chwałę sojuszu. I nie pamiętasz, co w ciebie wstąpiło, ale ewidentnie niosą cię. Jakbyś był bezwładny, a już nie szybko, jesteś. Czy jestem w stanie szybko się rozejrzeć, żeby wiedzieć, się, co się dzieje? Znaczy, no, jesteś w tym samym miejscu, w którym byłeś. Przypomina ci się walka w tym obskurnym barze. Widzisz poprzewracone stoliki. Ale widzę ich, którzy celują przy mnie, tak? Nie, jeszcze tego nie widzisz, bo oni dopiero wynoszą cię z tej kantyny. Widzisz snop światła, który wpada, kiedy idą w stronę schodków, które prowadzą na górę. I no, za jakąś jedną rundę tam będziesz. Dobra, to mój pomysł jest taki, żeby ich wziąć, tak? Znaczy jakby... jak... jestem niesiony, to wziąć jakby ręce do góry i tak uderzyć ich po okej. Okay. Idealnie. Tak. No to rzucaj za... na jakąś walkę wręcz. Dobra, nawet wziąłem. Ale tu musisz sobie... oni jednak mają przewagę, rzuć sobie najpierw za... zręczność, koordynację też, my to, z których się śmialiśmy, jest tam jakaś koordynacja? Jest koordynacja. Czym się wyślizgniesz najpierw, zanim oni zorientują się, że się obudziłeś. Dobrze, sobie trudność? Najpierw za to. Trudność standardowa, 2. Jakieś niebieskie, czerwone, czarne, zielone, fioletowe? Masz i niebieską, i czarną. Niebieską za to, że oni nie mają prawa wiedzieć, że jesteś obudzony, czarną, bo sam jesteś zdezorientowany po tym wyłączeniu. Okej. Okay. To się neguje. To też się neguje. Zostają mi dwa ułatwienia i jeden sukces. Trzy ułatwienia, to prawda. Okej, okay. Masz jakiś pomysł? Sukces polega na tym, że jakby szybko się im wyślizgujesz i jesteś w stanie, wiesz, stanąłeś na nogi, tamten cię upuścił, się zorientować, masz ich blisko, jesteś w stanie ich, wiesz, zaatakować. Te trzy ułatwienia, najprostszy sposób, jaki widzę, to, że masz świetną przewagę w następnym teście, żeby ich obezwładnić i może go teraz rzucić z dużą przewagą. Myślę, że tak, że to jest dobry pomysł. No to rzucaj. Ja w ogóle myślę, że ponieważ jestem wyżej na schodach, to mam high ground, jest mi o wiele łatwiej. Cztery kostki niebieskie dostajesz i możesz upgrade'ować, to jest najpotężniejsza rzecz w tej galaktyce, być chociaż trochę wyżej. To nie działa tylko na mieczy świetlne? To działa na wszystko absolutnie. Co koniec szturmowcy. Poddają się w tej beznadziejnej sytuacji po prostu. No dobrze, czy ale może nie doceniasz ich zdolności? Nie, za atak tak, za walkę wręcz tak, bo z tego się ciągle może wiązać walka, oni mają broń, wiesz. Dobrze, czyli biorę... wiem, co mogę jeszcze zrobić, bo oni trzymali też mojego blastera za to. Tak. To ja mogę im wyścignąć się razem z blasterem. O tak, możesz wyrwać od razu, wyścignąć się, wyrwać od razu blaster, jesteś jednak uzbrojony i możesz strzelać. Nie no, dalej, wyścignuję blaster, dalej chcę ich. Dobrze. Czyli co, atak na walkę wręcz, poziom trudności 2, dostajesz 3 niebieskie kostki, skoro były 3 te. No to już dajmy ci przewagę konkretną za 3. Znaczy, za 1 kupiłem ten blaster, tak. Więc myślę, że okay, to ma sens. To 2 będzie fair enough, tak. No, to okay. Wygląda jak dużo sukcesów. Czyli tak, to się neguje z
tym. To się neguje z tym. Zostają mi 4 sukcesy i jedna nieprzewaga. Okay. Zagrożenie. Zagrożenie polega na tym, że to trwało odrobinę dłużej, znaczy uderzyłeś raz głowami, już miałeś ich puścić, ale oni zaczęli wierzgać, więc uderzyłeś drugi raz głowami. Jak i potem działa? Uderzyłeś trzeci raz głowami. W tym momencie mamy cięcie, to po prostu zajęło ci trochę dłużej niż chciałeś, więc u was scena bez twojej interwencji potrwa trochę dłużej niż byśmy chcieli, to będzie ta... To na filmach działa szybciej. Co robicie? Słyszycie, znaczy jeszcze nie o niego, dopiero to on ciebie aktywuje teraz, ty to włączyłaś, macie się na muszce, oficer, i ten oficer mówi: spokojnie, miałem prosić go, żeby nie wzywał nikogo wyżej. Wtedy przyjedzie mój przełożony, który jest idiotą i leniem. Jeśli faktycznie kochasz Imperium tak jak my, wątpię, ale jeśli faktycznie tak jest, to może moglibyśmy sobie wzajemnie pomóc. Tylko co z nią? To mnie właśnie interesuje. Może chcesz się wytłumaczyć? Ojejku, nawet tak, jeśli nie chcesz, to byłoby to w dobrym guście. Nie lubię, kiedy ktoś pozbawia... Ty już słyszysz tą rozmowę, jesteś na schodach, już ich tak wychodzisz na górę. Nie lubię, kiedy ktoś... grozi mi, że zepsuje coś, co naprawiłam. A tak na imperialnego oficera to jest dobry pomysł? Oficerowie imperialni są spoko. Znaczy, sierżant, to... Kadra Imperium. Jakby, czy... Nie lubię, kiedy ktoś zabiera coś, co należy ten, do mnie. Ten, którego uderzyłaś w brzuch, pozbierał się, podnosi też sięga po prostu i mówi tak... Sierżancie, co mamy robić? Mamy strzelać, mamy nie strzelać? Jaki jest plan? Chcesz teraz jakby walczyć, czy to po prostu miałeś się od kogoś walnąć? Bo to zrozumiem. I sierżant pewnie też. Ale jeśli teraz ma się polać krew... Wychodzisz tam po prostu, czy chcesz jakoś zakaść? Chcesz po prostu wyjść, czy... Chcesz wyjść. Nawet życie... Przy okazji chciałem powiedzieć, że zwałowałem, bo walkę bez broni rzucę się na krzepę, ja rzucałem na zręczność. Więc jakby retroaktywnie użyję jeszcze jednego punktu mocy. Dobrze. I dzięki temu będzie w miarę tyle, ile powinno dobrze być. I teraz będziesz nas mógł cisnąć. Więc wychodzę i... Mam odnośnie do tego złe przeczucie. Co się dzieje? Świetnie, on tak, moim zdaniem zostanie wykorzystany. On tak... O co chodzi? Gdzie moi ludzie? Co ten droid zrobił? To rebeliacki droid, znowu go aktywowaliście. I znowu zaczyna się nerwowe mierzenie w siebie. Tak to jest. Odgłos komunikatora. Tak. Do wszystkich patroli. Bezpośredni rozkaz Mofa. Dostarczyć jego syna prosto do niego. Podaję rysopis. I wtedy jest zbliżenie kamery na ciebie. O kim on mówi? Jakże to? Myślę, że to jest ten moment, w którym rozsądnie jest skończyć tego jednostrzała na dziś.